Dobry wieczór, jak sprawy? Ktoś mi zapytał, czy Polacy są romantykami, czy jednak pragmatykami. No, odpowiedź brzmi tak, że są romantykami. W tym nie ma nic złego ani dobrego. Każda cecha ma swoje wady i zalety. Ale mowa tutaj nie o romantyzmu w literaturze polskiej. Ja też lubię sobie poczytać Adama Mickiewicza albo wiersze Bogdana Zaleskiego. To poeta, który tworzył podczas zaborów polskich. No na pewno mowa idzie o romantyzmu mentalności polskiej. Tak więc Polacy są romantykami, romantykami, a nawet idealistami. Polacy wielu czego idealizują. Wielu ludzi idealizują Sarmację, inni ludzie idealizują Republikę, trzeci ludzie idealizują Monarchię Absolutną, który nigdy nie było w Polsce i dzięki Bogu. A, ale. Powiem tak, że w nasz czas czas czasami trzeba trochę patrzeć abstrakcyjnie na życie, na geopolityki, na wydarzenia, które odbywają się obok. I ja bym chciał, żeby ludzie w Polsce więcej widzieli o swoich sąsiedziach, o sąsiadach, to, co tam się dzieje. Ludzie w Polsce zazwyczaj patrzą między Berlinem a Moskwą, między Waszyngtonem a Pekinem, a to jest głupio. Przepraszam, że tak powiedziałem. E, warto wiedzieć o swoich sąsiadach. Mówi nie tylko o narodach bliższych: Białoruś-Ukraina to jest dziedzictwo Rzeczypospolitej, ale Polacy też niewiele o tych krajach wiedzą, chociaż teraz już więcej, dzięki Bogu. A, ale też na przykład o Czechach, Słowakach, o Węgrach. Wielu ludzi mm, uważają Węgrów za bratanków, a jak zapytam jej historię Węgry, to mało czego mogą przypomnieć sobie. Więc, no, na przykład, Wiengrowie, część Węgrów walczyła po stronie Turek w bitwie pod Wiednią. No, ale w Polsce mało kto o tym wie. To tylko taka ciekawostka z szczególe. Tak więc, romantyzm e, niestety trzeba pilnować, kontrolować, obserwować. Żeby nie uchodzić w teorie spiskowy i w radykalne spojrzenie na świat. Natomiast, e, romantyzm polski jest bardzo imponujący, bardzo piękny i enigmatyczny. Ludzie z sąsiednich krajów są w takim zachwyceniu patrząc na Polaków. Wielu krajów tak naprawdę Polski szanuje. Sami Polacy to nie doceniają, ale tak jest. Polska kultura odbija się echem nie tylko na ziemiach Litwy i Białorusi, nawet na Smolenszczyźnie, na Pskowczyźnie, w Mołdawii na przykład i w innych krajach, gdzie Polska kiedykolwiek była, nawet krótki swój czas. E, Polską kulturę bardzo szanują Turcy, na przykład. Mam dużo do do kontaktów z tureckimi studentami. No i Polaków, ludzi po prostu na wschodzie, tam czasami nawet trochę się boją. Tak, Moskwa straszy polskim imperializmem, Rządu Łukaszenki. Podobnie. Więc polski romantyzm dokładnie, dobrze działa i trzeba go rozwijać. Ale trzeba to wszystko wykonać w bramach świadomości narodowej. Więc nie przyginać pały z tym. No i pozdrawiam każdego na dzień dzisiejszy. Z Bogiem.